Już po raz 25. Miejski Dom Kultury w Myszkowie był organizatorem Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej. To są zadania właśnie ośrodków kultury, żeby dbać o tą kulturę, dbać o patriotyzm i organizować takie konkursy. Przesłuchania 64 zbiorowych i indywidualnych wykonawców odbywały się 27 i 28 października. Nasi chórzyści bardzo tutaj sobie cenią, lubią tutaj przyjeżdżać, cenią sobie tutaj występy w konkursie. 11 listopada odbył się koncert galowy festiwalu. Uważam, że rokrocznie wysoki poziom. Oczywiście subiektywne odczucia, raz lepszy, raz niższy, raz wyższy ten poziom, ale niezwykle wysoki. No i też słyszymy później o laureatach koncertu galowego, że idą w świat i robią swoje już indywidualne kariery w zakresie posługiwania się głosem i śpiewaniem. Czcimy nasze święto narodowe. No w sposób chyba taki, jak Polacy lubią, czyli śpiewając z nostalgią, z uniesieniem i z dumą o naszej ojczyźnie. I myślę, że za chwilkę to wybrzmi. Tata wyszedł i nigdy nie wrócił. Mama opatruje rannych ludzi. Bomby spadają na stolicę. Echa dźwiga tajemnice. Według mnie poziom był bardzo wysoki, bardzo mi się różne występy podobały. O jego prestiżu świadczy liczba zgłoszonych solistów, zespołów i chórów śpiewaczy z całego województwa. Moim zdaniem takie imprezy są bardzo ważne, ponieważ to jest takie celebrowanie tego święta niepodległości i takiej naszej, tego naszego patriotyzmu, jaki każdy, myślę, Polak ma w sobie. I myślę, że szczególnie dla młodzieży przekazuje to bardzo dużo wartości. Grand Prix z festiwalu zdobyła Dziecięca Orkiestra Małej Akademii Gitary. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w takim zespole? Chciałem doświadczyć czegoś nowego i po prostu chciałem się dobrze bawić. I są tu ludzie, których znam i po prostu lubię grać na gitarze, więc chciałem spróbować. Też lubię bardzo gitarę, bardzo lubię grać. Czasem ćwiczę, jak mam czas i jakoś teraz miałem okazję, bo dużo. W ogóle fajnie było. Jak się występuje w takich konkursach? Czy to jest trudne, czy to łatwo przychodzi? No trudno, trochę stresuję się, no ale myślę sobie, że nikogo nie ma, no i gramy. A ty jak sobie radzisz z tym stresem? Bo tam widziałem cię z mikrofonem, chyba śpiewałeś nawet. Tak. Ja dużo razy już występowałem na scenie i już się nie stresuję. A skąd bierzesz tyle pary, żeby tak głośno śpiewać? Bo ja tam słyszałem, że super głośno śpiewałeś. Po prostu trenuję dużo. Co was skłoniło, żeby grać w zespole i tym bardziej wystąpić w konkursie pieśni patriotycznej? Mam tu przyjaciół, dołączyłam do zespołu, no i po prostu wystąpiliśmy. A ty dlaczego tutaj się pojawiasz, występujesz? Mnie bardzo to zaciekawiło, ponieważ nigdy nie grałam w takiej orkiestrze, no i pomyślałam sobie, że przy okazji pewnie będą jakieś konkursy i zawsze chciałam tego spróbować. I poznałam tutaj super przyjaciół. I jakie to jest uczucie, jak się dowiedziałaś, że zdobyłyście pierwsze miejsce, że zdobyłyście Grand Prix, najwyższą nagrodę konkursu? My się przygotowaliśmy 2 tygodnie, więc mieliśmy tak jakby bardzo mało czasu, bo mieliśmy 2 nowe piosenki, których nikt jeszcze, wydaje mi się, że nie grał. I zajęcie tego pierwszego miejsca to był po prostu wielki szok. Po prostu jak tylko mieliśmy okazję, żeby to usłyszeć, to wszyscy po prostu zaczęli skakać, zaczęli być super radośni. Czy na takich wygranych skończycie, czy planujecie jeszcze zdobywać jakieś nagrody w jakichś konkursach, w jakich najbliższych? Zobaczymy, jak nam dalej pójdzie. No, w sensie myślę, że to jest nasza taka wspólna pasja, że wszyscy gramy na instrumentach, no i że chcielibyśmy uczestniczyć w konkursach, ale jeszcze nie wiadomo, jak pójdzie dalej. A powiedz mi ty, Kacper, jeszcze, co chciałbyś powiedzieć osobom, które chciałyby się zorganizować i spróbować wystąpić w takich konkursach albo zespołach? No, żeby po prostu wierzyć w siebie i próbować oczywiście brać udział w takich konkursach, bo warto spróbować po prostu. Autorem tekstu i muzyki do jednego z nagrodzonych utworów Depesza do nieba jest Tomasz Wójcik. Zapraszamy za rok.